radio krakow Sześć minut wpół do drugiej na zegarze Radio Kraków, no i czas podsumowań w programie o tym się mówi: takich podsumowań społeczno-gospodarczych. I dlatego też w naszym studiu już Jakub Kłowacki z Katyry gospodarki Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I tak sobie pomyślałam, że może ustalaliśmy przed wyjściem na antenę, gdzie tu spojrzeć tak po Europie, i, i zdecydowanie te, to spojrzenie kierujemy w stronę Rosji. Zwłaszcza, że Władimir Putin wykonuje ostatnio takie ruchy, które no znów zwracają faktycznie oczy świata na tamte rejony. To są dość nerwowe ruchy, poza, poza politycznym takim czyszczeniem terenu wokół siebie też z bliskich współpracowników. No, masz się takie wrażenie, że ten grunt pod nogami pali się też w innych kwestiach? Tak, no ma pani rację, bo to tak jakby te tematy polityczne no są dosyć mocno związane z kwestiami gospodarczymi, bo oczywiście ten, ten grunt nie paliłby się pod nogami, gdyby Rosja miała bardzo dobrą sytuację gospodarczą. Natomiast tak nie do końca jest. Co wynika z wielu elementów, ale. Może my zaczniemy zacznijmy od początku, bo tak naprawdę wszystko, no, chcąc pokazać, jak wygląda sytuacja gospodarcza, jak wyglądała w ciągu ostatnich 20 lat sytuacja gospodarcza Rosji, to musielibyśmy zacząć od tego roku 1998, od kiedy zaczął się taki dosyć duży boom rozwój gospodarczy Rosji związany z wzrostem cen surowców energetycznych przede wszystkim ropy naftowej. I wtedy Rosja, aż do 2008 roku. Do momentu kryzysu ekonomicznego osiągała średni wzrost 7% PKB, to jest bardzo dużo. Porównując to z Polską, kiedy my mieliśmy 3-4%, można powiedzieć, że dwa razy szybciej rozwijała się Rosja, ale teraz ten szybki roz, wzrost, on zaczyna się trochę cofać, bo no, od 2008 roku mamy wciąż można powiedzieć, kryzys gospodarczy a ceny surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, bardzo spadły. Jeszcze 2007 rok to było mocno powyżej 100 dolarów za baryłkę w tej chwili. Nawet w styczniu tego roku mieliśmy cenę poniżej 30 dolarów 30 za baryłkę. Teraz mniej więcej ona się kształtuje na poziomie 405, ale to powoduje, że budżet Rosji ogromnie ucierpiał i w tej chwili dochody budżetowe są mocno nadwątlone. Tak jak sobie przeglądałem statystyki, to... Mniej więcej realnie w tym 2016 roku dochody budżetowe Rosji spadną w stosunku do 2015 roku o 8% nominalnie, ale tam mamy dosyć dużą inflację i realnie te dochody budżetowe spadną o 15%. To jest ogromna wyrwa budżetowa i to, o czym pani mówiła, te, te kwestie polityczne, one na pewno będą miały odzwierciedlenie w też w wydatkach no też budżetowych. też pewnie te w zależności z innymi krajami się luzują, tak, choćby też, z tej drugiej strony. Tak, też to cała też polityka społeczna oczywiście mm. w Rosji na pewno. Te wydatki będą mniejsze. Też na obronność, która jest takim oczkiem w głowie zawsze w Władimira Putina, y, też na pewno te pieniądze będą przekazywane mniejsze. Więc ja myślę, że to na pewno będzie miało odzwierciedlenie. I póki ta cena ropy naftowej, bo wydaje mi się, że to jest kluczowy element, póki ona nie wzrośnie powyżej ceny 50 dolarów za baryłkę, to Rosja na razie będzie, będzie jeszcze tak, będzie, będzie, będzie to równa, równia pychyła w dół. I oczywiście ja życzę jak najlepiej naszym wschodnim sąsiadom, trzymam kciuki, żeby tam się to wszystko odbiło, ale no, sytuacja na rynku surowcowym jest taka, że w tej chwili raczej możemy się spodziewać stabilizacji ropy naftowej, ceny ropy naftowej na poziomie tych 40. 50 dolarów za niż jej wzrostu, a to dopiero by spowodowało jakiś, jakąś poprawę w sytuacji gospodarczej Rosji. No dobrze, to, to, to wróćmy na chwilę do nas, na lokalne podwórko. Zachwyca pana obwodnica północna, jej perspektywa, czy nie zachwyca? No tak, jak najbardziej mnie zachwyca, bo ja akurat mieszkam w tej północnej części Krakowa, więc. To pan jest właściwym człowiekiem do rozmów o obwodnicy północnej Krakowa. Tak, obwodnicy. bo to akurat codzienne postoje na Alei 29 listopada dają dosyć mocno w kość. Ale trzeba przyznać, że gdzieś tam wola polityczna trochę się zmieniła w ostatnich, można powiedzieć, miesiącach, bo szczególnie ta północna obwodnica, tutaj do tej pory tej woli politycznej trochę nie było. Natomiast teraz widać, że w, po pierwsze ta północna obwodnica została wpisana do do, e, do systemu dróg krajowych w, w Polsce. Myślę, że lada moment zostanie wpisana do e, programu budowy dróg krajowych, tam na lata 2014, bodajże to jest do e, 2023. I w, co więcej, teraz 2 września został uruchomiony przetarg na stworzenie koncepcji programowej. To jest taki drugi ważny etap papierologii, można powiedzieć, związanej z budową obwodnicy. Natomiast tam jest pewien zgrzyt związany z, to pewnie Państwo o tym też mówili na antenie, odnośnie węzła w Modlnicy, który gdzieś tam urzędnicy się nie dogadali, więc to jest taki, taki element, który trochę bruźni w tym wszystkim, ale miejmy nadzieję, że wszystko jakoś się dobrze skończyć, że w 2023, bo ja tak prognozuję, że to jest bardzo optymistyczny wariant, że będziemy mogli przejechać sobie tym naszym, Krak dookoła Krakowa bezkolizyjnie, z prędkością co najmniej 100 km na godzinę. Jest pan optymistą w tej tak, kwestii. Tak, jestem, jestem optymistą. Co więcej, wierzę, że Kraków będzie właściwie pierwszą taką aglomeracją w Polsce, która doczeka się pełnego rynku. Nie licząc trochę Śląska, który tam wokół Krakowa też już ma pełen rynk, wokół Kadowiec, przepraszam, ale to jest taki troszkę inny region. Natomiast mam nadzieję, że Kraku będzie tym pierwszym miastem w Polsce, które się tego doczeka. No to czekajmy wspólnie na obwodnicę północną. Jakub Głowacki z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie był dziś gościem programu. O tym się mówi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.